Hej, chyba nikt się tego nie spodziewa, ale będę dzisiaj wymieniać uszczelkę w silniku. Motor ma 4 cylindry, 16 zaworów, wielopunktowy wytrysk paliwa i zmienne fazy rożądów do lotcia. Kluczem rozkręcam śruby i ups, zgubiłam pierwszą śrubę. Ale nie zniechęcam się, dalej wykręcamy śrubki. Zdejmuję pokrywę i odłączam wężyki podciśnienia. Następnie kluczem nasadowym odkręcam 4 śruby przy zaworach. W tym momencie zaczynam się zastanawiać, jaka jest wartość samochodu na złomie, jeżeli nie odpali. Odłączam cewki i w tej samej kolejności odkładam je na bok. Cewki odpowiedzialne są za wytworzenie iskry zapłonowej i uruchomienie silnika. Teraz kluczem 10 odkręcam wszystkie śruby dookoła pokrywy silnika. Jest to dość ciężkie, dlatego musiałam zdjąć kapelusz. Niestety teraz nas mogą czekać niespodzianki. Udało mi się urwać śrubę, która zapiekła się w dolnej części silnika. Teraz mogę zdjąć pokrywę. Muszę robić to bardzo delikatnie, aby żaden brud nie wpadł do silnika i nie spowodował jego awarii. Oczyszczam resztki kleju i usuwam starą uszczelkę. Stara uszczelka była bardzo zniszczona i dużo oleju dostawało się do świecy, utrudniając rozruch auta. Wymieniam uszczelkę na nową. Upewniam się, że dobrze leży w odpowiednich rowkach. Najtrudniejsze już za mną, więc mogę zamykać pokrywę silnika. Po założeniu pokrywy czyszczę gniazdka cewki benzyną i wydmuchuję wszystko sprężonym powietrzem. Montuję na miejscu cewki. Przykręcam resztę śrubek. I zaraz okaże się chwila prawdy. Hurra! Udało się zreperować auto!